Dzień dobry Państwu, Stanisław Kosakowski się kłania. Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów na temat takich super mocarstw i ich polityki zagranicznej, ich polityki oddziaływania w regionie, w którym to państwo jest, jako państwo. Powiedzmy tak, jak widzą Państwo, Związek Sowiecki próbował zdominować wszystkie państwa regionu i wprowadzić tak zwany zamordyzm na ich modłę oraz czerpać profity z tych państw tak zwanych podległych. Taki sam wzór, bo to jest zupełnie różnica skali. No, taki sam wzór mają Stany Zjednoczone, taki sam wzór mają, powiedzmy, Niemcy. Tylko że tutaj w Europie to oprócz Niemców to jeszcze są, jednak jakby nie było potęgą, są też Anglicy czy Francuzi. Ale skupiając się na Stanach Zjednoczonych i na Związku Sowieckim. Proszę Państwa, Ameryka naprawdę to jest nieporównywalnie lepszy kraj, gdzie został zbudowany na wartościach chrześcijańskich, gdzie został wprowadzony ład, gdzie został wprowadzony sens życia, gdzie została wprowadzona odpowiedzialność za życie, gdzie wprowadzona została wolność do życia, wolność do posiadania broni. Także to był kraj przez wiele lat najlepszym krajem, ale był też taki okres mroczny Stanów Zjednoczonych, gdzie poprzez swoich agentów CIA oddziaływali na państwa ościenne. Państwa ościenne to były państwa zwykle biedne, ale ta bieda wynikała, no oczywiście wynikała z tego, że te państwa były kiepsko ułożone, miały fatalne konstytucje, były zbudowane na wartościach takich, znaczy na prawie, którym takie było dosyć takie łatwe do manipulowania. Dlatego te państwa biedne były naprawdę, nie mogły nigdy wybić się na swoją taką niezależność. Dlatego państwa biedne, proszę Państwa, tak jak sami zobaczycie w swoich środowiskach, ludzie biedni mają ciągotki w kierunku komunizmu, socjalizmu, żeby ktoś im coś dał, albo żeby był rząd taki komunistyczny, socjalistyczny, że mamy równo. Dlatego Stany Zjednoczone w regionie, żeby zadbać o swoje bezpieczeństwo, wpływały, ale tudzież zadbać o swoje bezpieczeństwo i zadbać też o swoje status gospodarczy, to też czerpały zyski z tych krajów, powiedzmy, krajów biedniejszych, bo jak z tego biednego, jednak głupiego się da wyciągnąć, tam się da wyciągnąć bogactwa mineralne, tam się da wyciągnąć masę innych rzeczy, a jedynym zagrożeniem było to, że tam się może pojawić komuna. Jak się wprowadzi komuna, to Amerykanie nie będą mogli przy tym swoim tak zwanym kapitalizmie czerpać zyski z tych krajów. I dlatego mogą Państwo nam przyznać, ja akurat nam Chomskiego nie przepadam, ale The Fateful Triangle, czy tam kilka jego książek, to on opisywał, i to są prawdziwe rzeczy, nie tylko on, ale tacy agenci, dawni agenci CIA, jak John Stockwell, jak i inni, o tym, jak Amerykanie stali za zabójstwami prezydentów, albo znaczy, powiedzmy, że byli podejrzewani o zabójstwa prezydentów wielu krajów Ameryki Południowej i Środkowej. Także państwa Amerykanie, dopóki te rządy były spolegliwe, były grzeczne w stosunku do Stanów Zjednoczonych, czyli pozwalały im czerpać wszelakiego rodzaju zyski gospodarcze i polityczne, czyli tam stronimy, powiedzmy tak, starały się stronić od komunizmu i dawały im przyzwolenie do czerpania zysków z ropy naftowej, jak w Wenezueli, czy z jakichś innych tego, czy z Kuby, i to zamienili to na państwo burdelu, prostytucji i jakichś innych historii. To były dobre, ale powiedzmy, i tutaj stąd się to bierze, że te państwa nigdy nie wybiły się na swoją wolność. Jedynie Chavez coś tam próbował, bo chciał zrobić taki socjalizm z ludzką twarzą. Robił, no ale to raczej, to był taki najlepszy socjalizm, jaki mógł być w tamtych czasach, ale już przed Maduro to już jest konkretny kretyn, rozmawiałem w Panamie z ludźmi wpływowymi, zającymi się na polityce, no to rzeczywiście to Maduro to jest kompletny debil, to zepsuł wszystko, co można było zepsuć po Chavezie i doprowadził kraj do totalnej ruiny. Ale do czego zmierzam? Także widzą Państwo, że każde państwo silne, niezależnie, to nie w sposób niekoniecznie, albo przede wszystkim raczej koniecznie w sposób militarny, w sposób intryg, poprzez assassination, czyli zabójstwa, próbują kontrolować państwa w regionie. To samo zrobił Putin, czy to samo, to jest zupełnie inna klasa ludzi, bo
a inna klasa sprawy. Tak samo Putin zrobił, powiedzmy, z tym, z prezydentem Kaczyńskim, gdzie go zabił pod Smoleńskiem, z innymi prezydentami, jak na Ukrainie chyba tam chciał otruć takiego jednego prezydenta. Także, że Rosjanie prowadzili identyczną politykę w sensie wpływu, w sensie totalnej kontroli nad państwami ościennymi. Oni robili to też przez zabójstwa, poprzez konspiracje, poprzez agenturę wpływu, takie inne sprawy. Także oni to robili. Tylko tyle, że jest różnica, powiedzmy, zasadnicza różnica pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a tymi krajami, że niezależnie od tego, że wszyscy chcieli mieć te wszystkie państwa w regionie jako wpływu, to jednak jak nie było, ten reżim sowiecki to jednak doprowadza te państwa do totalnej ruiny, albo no, to jest inne pojęcie, że to państwo, ci ludzie, którzy mieszkają w regionie Europy Centralno-Wschodniej, to wiedzą, o co chodzi. Także zabójstwa prezydentów to jedna sprawa, najeżdżanie państw, zawieranie wysp jak Krymu, jak inne, to jest praktykowane na wzór amerykański, tylko że jedni Sowieci przynoszą zgliszcza, przynoszą totalne zniewolenie, totalną destrukcję, bo jednak jakby nie było, ten sowiecki system komunistyczny jest niewydolny i tym bardziej kultura sowiecka to jest oparta, jest to kultura, niezależnie od tego prawosławia, jest to kultura antychrześcijaństwa. To jest bolszewizm, to jest kultura azjatycka, gdzie człowiek jest tylko numerem. Także jak widzicie Państwo, jak Putin wysłał przenośne krematoria na Ukrainę, gdzie tam, powiedzmy, rosyjskie wojska walczą z Ukraińcami, gdzie po prostu żołnierze, żeby nie pokazywać rodzinom, w jaki sposób zginęli, to tych ludzi się po prostu pali, przynosi krematoria, także ludzie nie mają żadnych zwłok, nie mają nic. To jest właśnie sowiecka dzicz, to jest sowiecka kultura, dlatego to jest najgorsze państwo, jakie może być w regionie i na świecie, gdzie emanuje tą swoją zbrodniczą mentalnością, swoją antyludzką kulturą. To jest bolszewizm. To jest, dlatego musimy trzymać się jak najdalej, ale w interesie Sowietów, podobnie jak Amerykanów, jest zawsze, żeby te państwa ościenne zagrabić, żeby one były posłuszne, żeby można było z nich po prostu czerpać zyski. Dlatego robią to przez swoje agentury i inne historie. Także widzą Państwo, tak samo Niemcy. Jeżeli popatrzy się na Niemców, no to oni też tylko robią to w inny sposób, też wykupują tam, powiedzmy, jakieś firmy w Danii czy tam. Po prostu oni, Niemcy też mają podobno ekspansjonistyczne, tylko że oni są podzieleni. Rosja ma swoje strefy wpływów, Niemcy mają swoją strefę wpływów. Także, że tak, proszę Państwa, to wygląda. Co by jeszcze tu powiedzieć? Tu jest temat tak szeroki jak woda, ale opowiedzieć o pewnych zjawiskach to jest może dosyć łatwo dla niektórych, ale z tego wywnioskować jakąś konkluzję, jakąś taką sensowną konkluzję, dlaczego tak jest, jak powinno być i co robić, żeby jednak, jakby nie było, państwa miały swoją niezależność, żeby decydowało o swoim życiu. O swoim życiu, czy o życiu swoich obywateli, o jakości ich życia, o wolności i inne sprawy. Także żaden z tych systemów nie jest dobry. Amerykanie odpuścili sobie tą Amerykę południowo-środkową w jakimś dosyć dużym stopniu. Także te państwa, można powiedzieć, już się tak się uniezależniają, prowadzą, można powiedzieć, że prawie że swoją politykę. W Europie Wschodniej też to ma miejsce. Także tutaj dobrze, dzięki Stanom Zjednoczonym, NATO się posuwa, powiedzmy, na wschód. Jednak jakby nie było, w tych państwach, jedne w państwach bogatszych, te pewne zmiany następują szybciej, w państwach biedniejszych wolniej, a jednak jakby nie było, jest to dobry kierunek. Nie są te państwa jeszcze ani wolne, w sensie, że ci obywatele się czują wolni, oni jednak są zdominowani, są zdominowani własną głupotą komunistyczną, bo ludzie, czy to w Polsce, czy gdzieś w innych krajach dawnego Związku Sowieckiego, to w dużej mierze jest to taki tłum, niech się nikt nie obrazi, ale są w dużej części, to są ludzie roszczeniowi, że oni by chcieli, żeby ktoś im dawał.
ale żeby coś ktoś im dawał, to trzeba najpierw zabrać. A żeby zabrać, to musi być socjalistyczny system, który zabiera w formie podatków i później redystrybuuje, czyli jednemu da więcej, drugiemu ma mniej. Dobrze, że akurat PiS zaczął dawać tym biednym, stąd akurat jego popularność wzrosła. Tusk dawał tylko swoim bandytom i złodziejom, to już jest podobnie jak jest w krajach bananowych, to jest bandycki system. Także, że tutaj, jak widzą Państwo, ten system kapitalistyczny z tym komunistycznym się przeplata i przeplatają się strefy wpływów i takie inne historie. No to byłoby na tyle. Co do konkluzji, to spotkamy się następnym razem, to powiem Państwu, co ja o tym sądzę. Bo wideo nie może być za długie. Dziękuję, pozdrawiam.